Panie Marszałku, Wysoka Izba, Pani Minister. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawa edukacji młodego pokolenia Polaków, są niezwykle ważne. Dlatego też ilekroć sprawy te są kwestią publicznej debaty, tym bardziej podlegają one naszej wnikliwej analizie. Dyskusja wokół podstawy programowej, historii i liczby godzin przeznaczonych na realizację tego przedmiotu jest subiektywna. W dużej mierze dezinformuje zarówno uczniów, jak i rodziców, którzy nie będą wiedzieć, jak naprawdę będziemy w polskich szkołach uczyć młodego pokolenia historii. W pełni podzielamy pogląd, że każdy Polak powinien znać historię ojczystą i nie uważamy, żeby propozycje zawarte zarówno w ramowych programach nauczania, jak i w podstawie programowej stały w jakiejkolwiek sprzeczności. Pojawiają się wątpliwości, pojawiającym się wątpliwościom minister edukacji narodowej wychodzi naprzeciw. Proponuje dokonanie zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Polskie Stronnictwo Ludowe popiera proponowaną zmianę. Dotychczas zalecany do realizacji wątek tematyczny ojczysty panteon i ojczyste spory stanie się wątkiem obowiązkowym w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo w przypadku, kiedy młody człowiek skieruje swoje zainteresowania i pasje w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Obowiązkowa realizacja treści nauczania ujętych w tym wątku umożliwi nauczycielom historii przedyskutowanie najistotniejszych problemów z dziejów historii. Uczniowie poznają zarówno rolę Kościoła w budowie państwa polskiego czy państwowości polskiej, scharakteryzują spory o ocenę XIX-wiecznych powstań narodowych, o kształt Polski po II wojnie światowej, czy też będą umieli ocenić postawy wobec totalitarnej władzy. To właśnie w trosce o znajomość i rozumienie historii, szczególnie historii najnowszej, na którą zazwyczaj nie wystarczało czasu. Nowa podstawa programowa przyjęła właśnie taką konstrukcję. Może warto przy tej okazji poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego wiedza historyczna naszej młodzieży jest bardzo zróżnicowana, mimo istnienia w ramowym planie nauczania już od drugiego etapu edukacyjnego i w każdej klasie przedmiotu historii. Odpowiedź jest prosta, bo tradycyjne nauczanie historii to nauczanie na pamięć faktów, dat i nas własnych. Efekt: uczniowie postrzegają historię jako nudną, daty i tak nie zostają w ich głowach, a liczba autentycznie zainteresowanych tym przedmiotem gwałtownie spada. Na przykład liczba wybierających historię jako przedmiot maturalny zmalała z 22% w 2005 roku do mniej niż 7% w 2011. Można ten przestarzały, nieakceptowany przez uczniów system znieść do studenckiego sloganu 3 razy Z. Zakuj, zalicz, zapomnij. Nowe podejście do nauczania historii to zachowanie ciągłości nauki historii w trakcie całej edukacji oraz nastawienie na wyjaśnianie procesów zamiast nadmiaru dat. Może warto dać szansę nowej koncepcji, poczekać te kilka lat na ocenę do pierwszego egzaminu maturalnego czy do pierwszej społecznej albo uczniowskiej refleksji. W opinii Polskiego Stronnictwa Ludowego nie jest uzasadnionym uchylanie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz rozporządzenia ministra edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania. Panie Minister, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży za odrzuceniem projektu uchwały z druku sejmowego nr 284 i projektu rezolucji z druku sejmowego nr 285. Dziękuję bardzo. Dziękuję.